akumulatorowa zagłębiarka Bosch GKT18V52GC Professional oferuje maksymalny poziom mobilności i wydajność przewyższającą tego typu elektronarzędzia przewodowe o mocy do 1600 W. Zawdzięcza to innowacyjnej technologii Biturbo łączącej bezszczotkowy silnik i wysokoprądowe akumulatory ProCore. Testowana zagłębiarka jest też wyposażona w dobrze widoczny panel sterowania z intuicyjnym interfejsem pokazującym jej aktualny stan oraz w moduł Bluetooth Connectivity, pozwalający na połączenie jej z aplikacją mobilną Bosch Toolbox na smartfonie. W teście pierwszym zagłębiarką Bosch GKT18V52GC Professional szybko skróciliśmy deskę sosnową, uzyskując wysoką jakość cięcia. Aby połączyć testowaną zagłębiarkę ze smartfonem i aplikacją mobilną Bosch Toolbox, należy zamontować w niej moduł Bluetooth Connectivity. W drugim teście tę samą deskę sosnową przecięliśmy sprawnie w trybie eko, uzyskując też wysoką jakość cięcia. Używając aplikacji Bosch Toolbox na smartfonie możemy określić liczbę poziomów obrotów z zakresu od 2 do 6 oraz ustawić 5 dowolnych ich wielkości od 2800 do 5500 obrotów na minutę, jak też przywrócić ustawienia fabryczne. Ponadto aplikacja Bosch Toolbox generuje alerty o przeciążeniu i informuje o stanie technicznym zagłębiarki. Wykorzystując tę aplikację możemy też zidentyfikować elektronarzędzie, gdyż odczytuje ona jego numer seryjny, a także zarejestrować je na 3-letnią gwarancję. Podczas trzeciej próby na pełnych obrotach bardzo szybko przecięliśmy deskę modrzewiową, otrzymując czyste krawędzie po przecięciu. 6 poziomów obrotów i tryb eko włącza się jednym przyciskiem na panelu sterowania, wybierając je po kolei od najniższego do najwyższego i odwrotnie. W czwartej próbie sprawdziliśmy, jak zagłębiarka radzi sobie z twardym drewnem modrzewiowym w trybie eko. Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki pod względem efektywności i jakości cięcia. Testowana zagłębiarka to jedyne na rynku tego typu elektronarzędzie, którym możemy ciąć 10 mm od ściany. W piątym teście w ekspresowym tempie bardzo czysto przecięliśmy gruby stopień dębowy. Ustawiając pozycję ogranicznika zagłębienia tarczy na skali milimetrowej, regulujemy głębokość cięcia w zakresie od 0 do 52 mm lub od 0 do 46 mm w przypadku użycia szyny Bosch FSN. Test czystego i efektywnego cięcia laminowanego blatu zagłębiarka Bosch zdała na najwyższą notę. Kąty cięcia w zakresie od 0 do 45 stopni ustawia się standardowo z użyciem podziałki, zwalniając, blokując dwie śruby motylkowe znajdujące się na przodzie i w tyle urządzenia oraz odpowiednio pochylając tarczę. Zaś do ustawienia kątów minus 1 stopień oraz 46 i 47 stopni służy oddzielny przycisk znajdujący się nad podziałką kątową. Testy cięcia kątowego rozpoczęliśmy od bardzo dokładnego sformatowania stopnia dębowego. Akumulatorowa zagłębiarka GKT18V52GC Professional współpracuje z szynami prowadzącymi Bosch FSN i wyposażona jest w suwaki do kasacji luzów, umożliwiające wykonywanie dokładnie prostoliniowych cięć. Może też współpracować ze standardowymi szynami FS innych producentów. W tym celu należy zdemontować z jej stopy listwę zakrywającą szerszy rowek prowadzący i skasować luzy pokazanymi wcześniej suwakami. W kolejnym teście precyzyjnie i czysto docięliśmy pod kątem 20 stopni laminowany blat kuchenny. W
9. próbie sprawdziliśmy, jak zagłębiarka radzi sobie z twardym drewnem w trybie eko. Okazało się, że nie tylko wydłuża on o 30% czas pracy na akumulatorze, ale także zapewnia wysoką jakość i efektywność cięcia. Zagłębiarka Bosch GKT18V52GC Professional wyposażona jest w system Restart Protection, uniemożliwiający przypadkowe jej uruchomienie podczas mocowania akumulatora. Bezpieczeństwo pracy zwiększa też szybki elektroniczny hamulec tarczy. 10. test pokazał, że stosując tryb Eco, szybko, bardzo dokładnie dotniemy sklejkę. Podłączenie zagłębiarki do węża odkurzacza za pośrednictwem obrotowego króćca umożliwia obróbkę bezpyłową oraz bezpieczną dla zdrowia. W przypadku, gdy nie mamy odkurzacza przemysłowego, możemy użyć worka na pyłu znajdującego się na standardowym wyposażeniu zagłębiarki. W próbie 11 sprawdziliśmy efektywność cięcia płyty OSB, uzyskując bardzo krótki czas operacji. Pracę zagłębiarką ułatwiają znaczniki przedniej i tylnej skrajnej pozycji tarczy. Umieszczono je obustronnie na osłonie tarczy i stopie prowadzącej. W teście 12 sprawnie wycięliśmy w blacie laminowanym o grubości 2,8 cm otwór na zlewo zmywak. The sellers know I'm a dime, it's up to me with a line. They can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. Wymiana tarczy w zagłębiarce Bosch GKT18V52GC Professional jest czynnością łatwą do wykonania dzięki dźwigniowemu mechanizmowi wysuwania tarczy i blokadzie wrzeciona. Redakcyjne testy zakończyliśmy dwoma próbami obróbki materiałów podłogowych. Najpierw perfekcyjnie przecięliśmy podłogową deskę barlinecką. W próbie 14 błyskawicznie i równie perfekcyjnie skróciliśmy laminowany panel podłogowy. Redakcyjne testy pokazały, że akumulatorowa zagłębiarka Bosch GKT18V52GC Professional zasilana wysokoprądowym akumulatorem ProCore 18V 8 Ah doskonale sprawdza się we wszystkich operacjach obróbczych wykonywanych tego typu elektronarzędziami. Do tego zapewnia najwyższy poziom jakości, dokładności i efektywności cięcia, jak też produktywności oraz mobilności.